No, witajcie, witajcie. Jak zwykle witam Was po albańsku, takim słynnym, starożytnym albańskim przywitaniem, czyli witajcie, witajcie. Okej, dobrze, słuchajcie, znajdujemy się w barze On Has Me. Przyjemne, miłe miejsce do wypicia kawy, do spędzenia miło czasu, szczególnie, że jak widzicie za mną przepiękna panorama Sarandy, ale to co też ciekawe, dzisiaj krótki filmik z Albanii poświęcony już po raz kolejny temu, co przypłynęło do portu w Sarandzie, więc żeby nie przedłużać, zobaczcie, tak wygląda, no, można by go nazwać super jachtem. Jacht, gdzie zdążyłem wyczytać w internecie, chociaż za dużo informacji na ten temat nie ma. Natomiast jest to jacht, właściciel, majątek ma wyceniony na kwotę netto 189,2 miliarda dolarów. Właścicielem jest Jeff Bozan. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Jeff Bozan, jest to właściciel i twórca Amazona. Przypłynął tutaj oczywiście w celu komercyjnym, tak na dobrą sprawę, bo jak dobrze wszyscy wiemy, ludzie im więcej mają pieniędzy, tym więcej ich oszczędzają i wiedzą, gdzie biznes zrobić. Z tego co wiemy, po prostu w Albanii premier Edi Rama zezwolił na sprzedaż paliwa po bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Dlatego większość superjachtów zawija tutaj do portu w Sarandzie i po prostu tankują, więc takie czasami perełeczki nam się tutaj trafiają. Kiedyś pewnie widzieliście jacht, który był wyłożony 24-karatowym złotem, natomiast ten jest, no powiedzmy, z wyglądu pospolity. Ja oczywiście postaram się teraz Wam odwrócić tą kamerę, żebyście zobaczyli, jak on wygląda w całej okazałości. No, szczerze mówiąc, około 120 metrów będzie miał. Na wyposażeniu, jak widzicie, z tyłu bardzo ciekawy element w postaci własnego śmigłowca. Silniki cały czas pracują, tego teraz nie widać, natomiast jak przechodziłem się przed chwilą, to widać, że z tych rur tam gorące powietrze cały czas pracuje. Flying Fox, tak jak mówiłem, tutaj jeżeli chodzi o dane, jeżeli jak on został wybudowany, koszty są niejednoznaczne. Jedni podają 400 milionów, drudzy 500 milionów dolarów. Jak widzicie, ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć albo siedem pokładów, więc no, spory jachcik, wygląda prawie jak wycieczkowiec, natomiast jest w prywatnych rękach. Natomiast to, czy właściciel znajduje się na pokładzie, tego nie wiemy. Jak widzicie, oni tylko schodzą tutaj do części technicznej, więc absolutnie chyba nawet nie wychodzili w stronę Sarandy i nie odwiedzali tutaj miasta. Więc taka ciekawostka. W oddali zobaczcie katamaran. On jest dosyć spory, natomiast w porównaniu do tego małego jachciku, cóż, kto bogatemu zabroni. Więc zapraszamy do Sarandy. Za chwilę jeszcze, może dzisiaj, postaram się nagrać Wam jakiś krótki filmik, albo i lekko dłuższy, na temat sytuacji w Albanii, w Sarandzie. Parę słów, dawno live'ów nie było, więc próbuję to wszystko nadrobić. Także hashtag Polacy w Albanii. Zapraszamy do Albanii.